Dzień dobry, serdecznie witam. Bardzo dziękuję za subskrypcję mojego kanału. To naprawdę dla mnie bardzo dużo znaczy. Zachęcam tych z Państwa, którzy tego jeszcze nie zrobili. Kliknijcie proszę, subskrybuj. To jest naprawdę mała rzecz dla Was, a dla mnie bardzo, bardzo dużo znaczy. W tym momencie postanowiłem zbudować i przetestować dla Was przetwornicę napięcia. Dużej mocy przetwornicę napięcia. Tu między innymi na Allegro znalazłem tego typu. Ona jest 1200 W. Mamy do dyspozycji też przetwornicę o mocy 1500 W, jak i na przykład, ta mnie zaciekawiła, o mocy aż 3000 W, 3 kW. 12-woltowa przetwornica. I zwracam się do Was z taką prośbą. Może Wy jesteście ciekawi konkretnego typu przetwornicy o dużej mocy. Ta moc musi być co najmniej 2 kW. Chciałbym móc na tym uruchomić czajnik, dokładnie przebadać jej możliwości, parametry, tak żebyście Wy naprawdę, jeżeli chcecie zbudować sobie magazyn energii lub taki jakiś podręczny magazyn na energię na wypadek krótkich przerw w dostawie energii, żebyście mogli skorzystać z tego mojego doświadczenia i widzieć, czy ta rzecz, która Was interesuje, jest warta swojej ceny. Ta przetwornica kosztuje aż 2900 zł. Jest bardzo droga i myślę, że większość z Was nie posiada takiej kwoty, żeby zaryzykować i kupić kota w worku. Dlatego ja mam ten kanał, dlatego ja to robię, po to, żeby właśnie móc sprawdzić tego typu rzecz, dokładnie ją przebadać, tak żeby każdy z nas później wiedział, czy warto iść w tym kierunku, czy warto zbudować sobie magazyn energii na zwykłych akumulatorach, który naprawdę może nam bardzo, bardzo pomóc. Widzieliście niedawno mój film, gdzie testowałem gotowe rozwiązanie w podobnej cenie jak ta przetwornica, ale oczywiście o dużo mniejszej mocy, bo tylko 500 W do 1000 przez 2 minuty. Teraz chcę pójść w coś naprawdę mocnego, ale takiego, że możemy sami to sobie zbudować. Także jeżeli macie jakieś fajne rzeczy, przesyłajcie linki. Ja ustawiłem tak YouTube'a, że te linki co prawda trafią do mojej akceptacji, ale nie zostaną przez nie skasowane, tylko one będą wisiały pod tym filmem, tak żebym ja je przejrzał i mógł je po prostu zaakceptować. Myślę, że warto, bo taka przetwornica w czasach, gdy wszystko jest na prąd, łącznie z telefonami komórkowymi, komputerami, telewizorami, jest potrzebna, bo przydaje się jakby ciągłość w energii, a nawet jak nie ma ciągłości, to przydaje się oczywiście prąd elektryczny, choćby na kilka minut w ciągu każdej godziny. Pamiętacie zapewne, że w Warszawie rok temu prądu nie było w niektórych regionach przez 2 dni, w zimie, w marcu, z powodu dość poważnej awarii. I z tego, co ja pamiętam, wielu moich znajomych w tym czasie mocno to odczuła. Dlatego ja bym się chciał zabezpieczyć i myślę, że nie jestem jedynym człowiekiem, który o tym myśli, żeby się w rozsądny sposób, rozsądny, czyli właśnie, bo kupując przetwornice, kupując akumulatory lub wykorzystując jakieś starsze akumulatory, coś takiego zbudować. No chyba, że kogoś stać na wydanie 10-15 tysięcy złotych na gotowe rozwiązanie, co jest najlepszym rozwiązaniem w tym momencie. Także jeszcze raz, proszę o linki do takich przetwornic, które Wy uważacie, że powinienem kupić i przetestować. Ważna uwaga, tutaj poprzez Allegro na przykład, ja na taką przetwornicę czekam 1-2 dni. Jeżeli macie fajne rzeczy, ale w dalekich Chinach i na to trzeba czekać miesiąc, no to niestety zima nadchodzi i nie będę mógł czekać tak długo na dostawę takiego towaru do testów. W Unii Europejskiej, w Polsce jak najbardziej. Zwróćcie proszę uwagę na czas dostawy. Przewidywana dostawa we wtorek w punkcie. Tak to jest napisane. I sklep duży wystawia fakturę VAT i tak dalej. VAT nie jest dla mnie istotny, ale duży sklep jest o tyle istotny, że wiem, że ten sprzęt, który ja kupię, będzie też dostępny dla Was w podobnej cenie w stosunku do tej, jaką ja zapłaciłem, bo to też ma oczywiście swoje znaczenie. Jeszcze raz przypominam o tych subskrypcjach. Naprawdę spróbujcie kliknąć dla mnie ten
napis subskrypcja mojego kanału. To będzie dla mnie naprawdę wielki, wielki zaszczyt. Bardzo dziękuję za uwagę. Życzę Wam pięknego babiego lata. Do usłyszenia.